Nieodłączną częścią spinania jest odpadanie, a związane z tym dłuższe i krótsze, bolesne i mniej bolesne loty. Każdy na początku się bał lotów, może się nadal bać. A jak to zrobić, żeby trochę je oswoić? Oswoić loty można na różne sposoby. Można po prostu je ćwiczyć. Im bardziej je poznamy, od najmniejszych, malusieńkich, tym będziemy się mniej ich bać, kiedy staną się naprawdę długie i trochę niebezpieczne. Ćwiczenia, które są proponowane na oswojenie lotów, takie ćwiczenia można przeczytać w większości podręczników, natomiast też chciałam trochę opowiedzieć, jakby to wyglądało z mojej strony, bardziej psychologicznej. Polega to na tak zwanym odczulaniu systematycznej desensytyzacji. To jest podobnie jak z radzeniem sobie z fobiami. Boimy się pająka, więc oswajamy się z nim zupełnie z dalekiej odległości za fotela, jak jeszcze jest na ekranie telewizora. Po czym stopniowo, na przykład dnia następnego, zbliżamy się do pająka na odległość 5 metrów, kiedy jest ukryty w akwarium. Stopniowo, coraz bardziej przybliżamy się do pająka, aż będzie już na wyciągnięcie ręki, tylko musimy się upewnić, czy nie wywołuje już u nas reakcji lękowej. Podobnie jest z lotami. Na początku ćwiczymy loty na wędkę. Załóżmy 20 cm lotu. Jeżeli z tym się czujemy ok, idziemy dalej. Ćwiczymy loty tak, żeby mniej więcej 2-3 metry nawet w dół spaść. Kiedy z tym już się oswoimy, idziemy dalej. Zaczynamy prowadzenie, mając jeszcze założoną wędkę. Jeżeli taki lot z przewieszenia, dosyć długi, nie będzie nam już sprawiał żadnego bólu psychicznego, fizycznego, będziemy też dokładnie wiedzieli, jak zorganizować własne ciało, żeby o nic nie uderzyć, wtedy ten lot nie będzie się już wydawał nam taki straszny. Jak poradzić sobie jeszcze z lękiem przed lotem? Przede wszystkim skupić się na tym, co mamy zrobić w danej chwili, w danym miejscu, w danym czasie. Jeżeli wspinając się przez cały czas myślimy, że za 3 metry jest trudne miejsce i tam na pewno odpadniemy i tym zaliczymy lot, i będzie to długi, niebezpieczny lot, bo rzadko kiedy są obicia, to wtedy na pewno gwarantowane, że w tym momencie albo odpadniemy, albo się zablokujemy. Jeżeli będziemy myśleć o tym dokładnie, co mamy zrobić, na czym się skoncentrować, który ruch, po którym ruchu wykonać, wtedy nasz mózg będzie skupiony na wykonywaniu jak najlepszego działania wspinaczkowego, a nie na tym, że mamy zaraz odpaść. Zresztą jeżeli zastanawiamy się nad tym, czy odpadnę, czy nie odpadnę, wtedy też nasze ciało zaczyna się spinać i od razu układać do lotu, który może nastąpić. To, co jeszcze nam pomaga w zmaganiu się z lękiem przed lotem, to jest wymyślenie sobie paru haseł, takich własnych, swoich, które nas będą motywować do tego, żeby dalej wpiąć się w górę, a nie blokować w jednym miejscu, dlatego że ewentualnie może być wyżej niebezpieczny lot. Takie hasła to jest to, co najbardziej na nas działa. Typu trzymam mocno klamę, dam radę, jestem mocny, o ile to jest możliwe i mamy jedną rękę wolną, poklepanie się po udzie jako taki gest pobudzający. Wszystkie takie kluczowe, malutkie, nierozbudowane hasła mogą być nawet niezwiązane ze wspinaniem, które powodują, że będziemy myśleć i od razu przestawiać się też na prawidłowe działanie, na prawidłowe wspinanie. Hasła, słowo klucze muszą być sformułowane pozytywnie. Hasło typu nie bój się, nie bój się nie jest może najlepszym pomysłem, dlatego że nasz mózg w chwili stresu wykasowuje słówko nie i zostaje same bój się, bój się. Także może fajnym takim hasłem będzie odważnie do przodu, załoisz to, zrobię to, jestem mocny, jestem silny.
Takie rzeczy też można sobie nagrać na taśmę albo poprosić, żeby ktoś nam to mówił. Odsłuchiwać tego na sucho, odsłuchiwać sobie też to w trakcie wspinania się na ścianie, w trakcie treningu, a potem już same takie hasła spowodują, że będzie nam się chciało więcej, więcej wspinać i gdzieś te złe myśli o locie uciekną. Także też ważne jest mówienie sobie pozytywnych rzeczy, motywujących i nie ocenianie tego, co się przed chwilą zrobiło, nawet jeżeli to były jakieś błędy, jakieś złe ustawienie rąk, niedokładne postawienie stóp na krawędzi. Mimo to odrzucenie tych wszystkich myśli i wspinanie się dalej, totalne skupienie się na tu i teraz na pewno pomoże nam w walce z lękiem przed lotem. I jak to mówił Erik Horst, odrzuć wszystkie myśli i po prostu wuj.